8 tygodni pracy ciężkiej, między innymi w Berlinie sparing, bo to właściwie sparing była walka taka pokazowa, gdzie naprawdę dużo nam dała do przygotowania specjalistycznego. Jeżeli chodzi o obronę Mistrzostwa Europy, no wiadomo, nie będzie łatwo, ale wierzę, że Maciek Zegan stać i Maćka na zwycięstwo, efektowne zwycięstwo. A przede wszystkim cel jest główny, żeby po obronie Mistrzostwa Europy dostać walkę o Mistrzostwo Świata i tą szansę wykorzystać. Ja myślę, że takiego zawodnika starszego jak najbardziej trzeba właśnie przypominać. Jest to w pewnym wieku, następuje tak zwane lenistwo ruchowe, niedbałość. I tutaj właśnie trzeba ciągle przypominać. Dzisiaj Szyszpalek nawet to było widać, że zawodnik, przeciwnik, który, z którym sparował, zadawał szybkie ciosy. Maciek leniwie bronił, mało ciosów oddaje, czyli jak najbardziej trzeba właśnie takiemu starszemu zawodnikowi przypominać, gnębić go bezwzględnie, żeby wykonywał zadanie, żeby nie szedł na łatwiznę. No i na dzień dzisiejszy można powiedzieć, kondycja wytrzymuje szparingi. Bardziej się na dzień dzisiejszy to jest potrzeba właśnie szparingów i wykonywanych zadań. Szybkość to dopiero przyjdzie, ale jeżeli chodzi o akcent wytrzymałości, jest jak najbardziej dobrze przygotowany na tą chwilę.